Siemka. Dzisiaj zajmiemy się koktajlami na bazie Jägermeister, ale też w wersji takiej bardziej nietypowej, a właściwie zrobimy koktajle klasyczne, które są ze specyficznymi alkoholami, ale podmienimy te alkohole właśnie na Jagera, czyli na przykład będzie Margarita, to zamiast tequili będzie Jager, czyli Jagerita. Caipirinha, czyli zamiast kaszasy zrobimy Jagera. Mojito, zamiast rumu damy Jagera. Zrobimy też wersję Moscow Mule, czyli zamiast wódki damy Jagera i będzie Berlin Mule. I zrobimy Old Fashioned w wersji takiej właśnie na Jagerku z fajnym twistem. Także myślę, że dzisiaj będzie ciekawie. Nie będę robił shotów, chyba że jakiś jeden bonusowy, ponieważ no wiecie, shoty to każdy zna, jakieś Jager bomby i tak dalej, to że nie ma osoby, która by kojarzyła nazwę Jagermeister i nie wiedziała jak go pić. Nie będę wam oczywistości pokazywał, tylko zrobimy coś innego, także lecimy dalej. Przy okazji takie info ode mnie. Ruszam z newsletterem, do którego zachęcam, żeby się zapisać, bo będę informował o nowych odcinkach, będę dodawał różne fajne rzeczy. Oczywiście nie będę spamował was tam, nie wiadomo jak. Ale warto, myślę, że się zapisać, bo pracuję nad książką o drinkach w formie fizycznej, więc na pewno będzie lista pierwszeństwa do niej, bo będzie na pewno w nakładzie limitowanym na start wypuszczona. Dlatego zachęcam tym bardziej, żeby się zapisać. Także w opisie macie link i lecimy dalej. Dobra, na początek wlejemy po pół, po jednej części zwykłego Jagera i tego Manifest. Mieszamy sobie, także będzie takie mojito nietypowe, jak już mówiłem. Cukier, syrop cukrowy. Tu jest brązowy wymieszany z białym, nie, dlatego taki kolor. Ale to nie ma znaczenia, może być biały, może być brązowy. I sok z limonki. Tutaj akurat super juice. Dwa naczynka. To, z którego będziemy wlewać, jest jako drugie, dlatego zaczynamy od szklanki, bo będziemy przelewać z niej do tego. Także wlatuję po szociku. Po szociku jagerków. Okay. Jakieś pół szota, myślę. No jeszcze gorący, przed chwilą zrobiony. Jakieś pół szota syropu cukrowego. Poczekam, aż przestygnie chwilę. Alkohole są zimne, więc nic mu nie będzie. Trzy czwarte szota soku z limonki. Op. Teraz będziemy klaryfikować to mojito, żeby było przezroczyste. Albo przynajmniej chociaż trochę, nie żółtawe, ale klarowane generalnie. Dlatego tutaj wlejemy teraz jakiś szocik niecały mleka. Taki protip, najlepiej żeby było mleko nie UHT, akurat mam takie pod ręką niestety, ale w mleku takim zwykłym wychodzi lepiej ogólnie. Wlewamy teraz płyn do mleka. Teraz bierzemy sitko, bierzemy biały filtr, białe teoretycznie przynajmniej z tego co wiem są trochę mniej, bardziej przepuszczające, chociaż nie wiem ile w tym prawdy, ale tak słyszałem. Nigdy się nie zagłębiałem w temat, ale białe na moje oko lepiej działają. No i teraz muszę delikatnie to zacząć przelewać, żeby się zaczęło to układać jakoś. Próbujmy to ułożyć jakoś. Na razie będzie brzydkie, ale po kilku minutach, powiedzmy po dwóch, przepuszczę to ponownie. W sensie tą część, która jest już nakapana, przeleję z powrotem do filtra i będzie powinno kapać ładne, przezroczyste bardziej. Póki co muszę pilnować, żeby to nie fiknęło, bo trochę mam naczynie za duże względem sitka. Także może zrobię tak. O, hop. I czekamy. Myślę, że za jakąś minutę powinno zacząć kapać czyste. Wtedy przeleję to z powrotem na górę i przemyję od razu naczynie, aby nie było tego mętnego. A w międzyczasie, jak to się robi, zrobimy takie dropy miętowe do mojito. Dobra, tu mam gorącą wodę, tu jest lodowata woda z lodem, a tu jest wątpliwej jakości mięta. Także będzie nam potrzebno trochę tej mięty, więc biorę po prostu całe łodygi i urywam, bo już z niej i tak nic nie będzie, bo biedna jest jakaś taka słaba. Moczę teraz łodygę przez kilkanaście sekund w gorącej wodzie. Dosłownie tak, o. I do lodowatej na jakąś minutę. Jeszcze jedną weźmiemy. Okej. Okay. Zobaczymy, czy mi blender nie będzie za duży na to, ale zobaczymy, może się uda. Miejmy nadzieję. Teraz wyciągam to i wrzucam same liście do środka. Wypadałoby to osuszyć najpierw, ale to można po prostu trzepać. No pachnie to ładnie bardzo. Teraz dolewamy trochę oleju spożywczego, jakiegoś takiego najzwyklejszego, żeby nie miał zapachu. Myślę, że tyle wystarczy. Mam nadzieję, że to mogę chwycić blender, bo trochę mała porcja. Zobaczymy. Spróbujmy.
za mało, więc użyję pozostałą ilość mięty, która została. Zrobimy tego więcej po prostu. Bo z tej mięty, tak jak już mówiłem, i tak nic nie będzie już chyba. Jakaś mi się taka trafiła słaba. A niby bio. Niektórzy mówią ręce z azbestu do wrzątku. Damy radę. Okej. Okay. Chodzi o to, żeby to zblanszować i wydobyć jak najwięcej aromatu z tego liścia. Bo tak na surowo to on wam nie puści aż tak. To teraz można dawać więcej oleju. I powinno złapać. Dobra. I teraz sobie dodamy zest z jednej limonki do tego. Oczywiście umytej wcześniej. W sumie to nie musi być z jednej, z połówki damy, bo żeby też nie było za dużo tego. Będzie mniej czuć miętę niż limonkę. Znaczy bardziej będzie czuć limonkę niż miętę. Teraz to sobie cedzimy przez podwójne siteczko. A jak skończy, to można jeszcze przez filtr do kawy spróbować. Teraz spróbujemy. Spróbujemy to przez filterek jeszcze doklarować dodatkowo, żeby było takie ładne, zielone. Myślę, że to chwilę potrwa dłuższą. Jak widzicie, coś nie tak z klarowaniem, więc spróbuję powtórzyć i damy tutaj transferek. Zobaczymy, czy to coś da. Czasami jest tak, że się zapycha filtr, a tu chyba wydaje mi się, że jest po prostu zbyt mała ilość i to nie przechodzi. Ale zobaczymy. Na razie kapie brzydkie. Powalczymy, zobaczymy, czy się sklaruje. Najwyżej dwa razy puścimy. Dobra, kilka godzin później, bo no, nie chciało wyjść, jest w końcu. Musiałem zrobić małe tweaki, dodałem więcej. Musiałem zrobić całą partię więcej, więc dałem manifestu 4 szoty Jagera. Do tego dodałem do tego 3/4 szota soku z limonki i dodałem do tego pół szota syropu cukrowego 2:1, cukier woda. Potem no, do drugiego naczynia wlałem 1,5 szota mleka, ale tym razem bardziej tłustego, prawie 5%. I do mleka wlałem całą miksturę. Potem puściłem przez filtr i tym razem się ładnie wyklarowało. Jak widzicie, nie jest to całkiem przezroczyste, troszkę żółtawe, ale jak patrząc na to, jaki ma jager domyślny kolor, to jest zajebiście. Także teraz sobie bierzemy szklanicę, wlewamy sobie jakieś 2-2,5 szota, myślę, spokojnie 2,5 szota sklarowanego mojito bez mięty na razie, takiej powiedzmy bazy mojito albo taki sałerek bardziej z Jagera. 1,5 szota, 2,5, przepraszam. Teraz dodajemy lód. Mieszamy dokładnie, aby się schodziło. Zapach jest bardzo ładny. Dżurę powtórzkujemy jak zwykle. I teraz taki ładny kieliszeczek. Ciekawostka, zawsze mi się musi karta skończyć od aparatu, jak postawię zmrożony kieliszek. Dlatego widzicie często przeskoki z pięknie zmrożonego na mniej, bo muszę kartę zmienić. Takie moje szczęście. Ok, wlewamy. I teraz do finiszu potrzebujemy olejek. Żebyście dobrze to widzieli, to zmienię ujęcie. I teraz kropelki naszego miętowego olejku miętowo-limonkowego. Gdyby było przezroczyste, to oczywiście byłoby to lepiej widać. Ale myślę, że i tak fajnie wygląda. No to spróbujmy. Jaki zapach? No fajny, bardzo fajny. Bardzo smooth, taki gładziutki. Przez tę klaryfikację mlekiem. Zobaczcie, czy czuć to. No ta mięta jest bardzo subtelna. Musiałbym jej dać więcej, więc zobaczmy. Dodajmy tego więcej, żeby zobaczyć w ogóle, czy to będzie czuć. W przypadku delikatnego koktajlu to jest bardziej jakby odczuwalne. Minimalnie czuć, ale ogólnie sam klimat samego koktajlu jest, no jest mega. Robi wrażenie, jak zobaczycie takie kuleczki pływające, to też od razu się zastanawiacie, co to jest. Bardzo interesująco to wygląda. Okej, okay, jedziemy z margaritą, czyli z jagaritą. Zamieniamy tequilę na jagera i słodzić będziemy go tradycyjnie Cointreau. W razie czego mam syrop z agawy, chociaż nie sądzę, by był potrzebny, a tu jest, a tutaj mamy takie coś, to jest syrop z Red Bulla. 0,5 litra Red Bulla wlany do, oczywiście musi, bo może być jakikolwiek inny black, cokolwiek tam lubicie. 0,5 litra wlałem do garnka, gotowałem przez kilkanaście minut i wyszło mi taki syrop. On jest trochę kwaskowy, więc dlatego zakładam, że możliwe, że będziemy jeszcze dosładzać. Ale zobaczymy. Sok z limonki i lecimy z tematem. 3 części Jagera, czyli dam 1,5 szota.
wybaczcie takie koślawe ruchy, ale mam tu trochę nastawiony butelek. Teraz dwie części limonki, czy jakieś 3/4 szocika. Można trochę więcej. I teraz się waham pomiędzy jakieś pół szota, myślę. Pół szota Cointreau bym dał, albo 1/3. Nie, dajmy pół szota, coś takiego, niecałe pół szota. To powiedzmy, że będzie taka zbalansowana byłaby margarita, gdyby to było na tequili. I teraz dajemy pół szota tego redukcji z energetyka. Troszkę lodu. O, pięknie. Krasty z soli nie robię, bo nie sądzę, żeby pasowała do Jagera. Tutaj to by raczej przydałaby się jakaś muzyka klubowa, żeby w klimat się wczuć. No i lecimy, zobaczymy, co to wyjdzie z tego. Obstawiam, że wszystkie dzisiejsze koktajle będą miały jednolity kolor. Super zachęcający. Khaki, trochę taki. No i proszę bardzo, Jagerita. Dostałem podpowiedź tutaj zza kadru, że wygląda jak Liptonita albo Nestita. Dobra, spróbujmy, jak to smakuje. Faktycznie smakuje jak fuzja jakiegoś orzeźwiającego koktajlu z energetykiem, właśnie z Jagerem. Ciekawe. Czyli tak bym sobie wyobrażał Jager bombę w formie koktajlu. Taką na wypasie. Ale jeszcze mi czegoś brakuje. Bittersa pomarańczowego bym chyba dodał. Spróbujmy. Zobaczymy. Dwa dasze poszły. Zobaczymy, czy to coś zmieni. No, jest ciekawiej. Nie jest już takie mdłe. Troszeczkę otworzyło. Także zdecydowanie polecam takie połączenie. Fajna alternatywa i coś innego. Lecimy dalej. Teraz koktajl o nazwie Jagerinia, czyli taka caipirinha. W miejsce kaszasy wjeżdża ponownie Jägermeister. I damy tak 3 łyżeczki cukru. Ja nie lubię, jak jest za słodki, więc dam takie mniejsze. Pomieszamy trochę. Pamiętam, moje pierwsze skojarzenie z tym koktajlem to jest Majorka. Na Majorce piłem cały czas, po prostu dzień w dzień zamawiałem jeden koktajl, tylko tam robili na brązowym cukrze. Dobra. No i teraz dwa szociki Jagerka. Trochę lodu. Dobra, chwila prawdy. Co to z tego wyszło? Ponownie Liptoniada wyszła. Tak się prezentuje Jagerinia. Jeszcze dekoracyjka ładna. Chociaż trochę ten piękny kolor możemy zamaskować. Spróbujmy. Zobaczmy. Słodziutki. Taki bym powiedział sourek jagerowy. Słodszy niż margarita odrobinę. Ale on jest na tyle intensywny, że bardzo, co dość mocno przypomina ten pierwszy. Jak tam jeszcze te pomarańcze jeżdżały i energetyk. Ogólnie bardzo spoko. Lekki sourek o smaku Jagera. Jedziemy dalej. Teraz mega proste połączenie, czyli ginger beer. Niestety mam tylko Schweppesa, tego, że tak powiem, retailowego ze sklepu. On jest moim zdaniem bardzo mało intensywny. Jest mnóstwo lepszych, także polecam się po prostu sobie wgooglować ginger beer i poszukać gdzieś online, bo to nie jest dobry ginger beer, ale taki miałem pod ręką. Dobra, sąd z limonki i tradycyjnie Jagerek. Zamienimy, bo to będzie tak jakby Moscow Mule, czyli jakbyśmy mieli wódkę, to wyjdzie nam Moscow Mule. Ale zamieniamy. I będzie Berlin Mule. Zaczynamy od wlania. Ponownie 2 szocików Jagera. Do takiego metalowego kubeczka. Jak z piosenki pewnej. On jest na tyle słodki, że nie trzeba dosładzać, bo na przykład jak kupicie sobie ginger beer od Lord of Taste, to on jest bardzo imbirowy i nie jest za słodki, dlatego wtedy można sobie syropem cukrowym pomóc. Trochę soku z limonki teraz. Myślę, że jakieś pół szota wystarczy. Kruszony lód. Dobra, mam tutaj taki kruszony lód z mojej kostkareczki. Biały niestety, ten, jak to mówią, brzydki biały lód, nie? No, ale w przypadku kruszonego to nie ma takiego znaczenia. Zwłaszcza jak masz kubeczek, który nie jest przezroczysty. Oczywiście lepiej jest mieć przezroczysty, ładny lód. Ale jak się nie ma, to nie ma problemu. Przy kruszonym i tak to jest większy, przy normalnych kostkach ma to znaczenie, ale tutaj jak jest kruszony, to większej różnicy to nie zrobi. Dobra, myślę, że tak na grubo poleciałem. Muszę to jakoś jako tako tutaj troszkę wymieszać. Dobra, i teraz top z ginger beer. Przydałby się taki mega skruszony na górę. Mam takie trochę grubsze kawałki, bo to moja kostkarka tak umownie, że tak powiem, kruszy ten lód. No,
na słowo honoru. Proszę bardzo, Berlin Mule. Spróbujmy. Dużo ciekawsze. Bardzo, bardzo fajne. Bardzo fajna kombinacja. I osobiście z tych trzech wybrałbym ten, gdybym dostał wszystkie trzy do porównania. Brakuje mi jeszcze trochę imbirowości, żeby w sensie, żeby ten ginger był mocniejszy. Właśnie tak jak mówiłem, Lord of Taste, albo ten Fever Tree, chyba z tego co pamiętam, też jest taki dość mocny. Nawet ten ginger beer Schweppesa w takich szklanych butelkach, który jest niby tam z chili, moim zdaniem on smakuje dokładnie tak samo jak ten. Nie wiem, po co inni sprzedają. Nie ma w ogóle różnicy dla mnie. A jeszcze jest w ogóle ciężko dostępny. Także Schweppes, postarajcie się mocniej, bo no, na razie wam idzie słabo. Bardzo fajny, brakuje trochę gazu, ale mam na to pomysł. Takiego ginger ale'a trafiłem w Carrefourze. Także jak ktoś pamięta, Canada Dry kiedyś były w Polsce dostępne, na przykład w Tesco. To jest taki napój imbirowy, ale bardzo umownie bym powiedział, że jest nazwany imbirowy. To bardziej jak Sprite czy coś, ale taki bardzo ciekawy smak. No, zrobi się teraz taki leciutki, letni. Myślę, że spokojnie mógłby zastąpić ginger beera. Nie będzie tak pikantny, ale świetnie sobie tutaj radzi jako top. Także polecam. Zdecydowanie. Pora na szocika jakiegoś. Dobra, spróbujmy teraz takiej improwizacji szocika. Zobaczymy, czy wyjdzie. Mam nadzieję, że wyjdzie. Czyli dajemy trochę melonika na dno. Teraz by się przydał, będzie ulep, ale to nic, zobaczymy. Do tego sok z mandarynki powiesić na górę. Zobaczymy, czy się uda. Średnio się to udało. To spróbujmy chociaż powiesić na tym Jagera. No tutaj się udało. Okej. Okay. Miał być trzykolorowy, będzie dwu. Zaraz spróbujemy drugi raz. No zobaczmy, jak smakuje. Mega słodki. Damski bym powiedział. Ale spoko. Nie jest źle. Spróbujmy jeszcze raz, bo może z tym powieszeniem dodamy sobie cukru z limonki najpierw na górę. Podejście drugie, ale obstawiam, że po prostu te likiery, jak to Bols, zazwyczaj no 17%, także czego my się spodziewamy? Likiery Bolsa się ogólnie średnio nadają do warstwowych shotów, bo są zawsze jakieś takie rozwodnione. Spróbujmy z sokiem z cytryny, z limonki. O! Powinno się udać. Okej. Okay. Zobaczymy teraz, czy jak dodam troszeczkę limonki, czy to utrzyma, czy nam się rozwali mandarynka. No, powiedzmy, trochę za mocno puściłem. Jako tako. Na pewno będzie smaczniejszy. Okej. Okay. Powiedzmy, że się udało. No dobra, sprawdźmy, czy tym razem jest lepiej, czy dalej ulep. Jest dużo lepiej. Bardzo fajny. Kwaskowy. Jager jest takim dodatkiem, powiedział. Melon czuć na końcu. Mandarynkę też się przebija. Super, super połączenie. Ale nie sądzę, żebyście dostali taki w barze, bo mało który bar, jeszcze w klub, tam gdzie się generalnie pije Jagera zazwyczaj. Rzadko mają sok z mandarynki raczej. Ale pomarańczowy jak wstawią, to myślę, że się nie, nic się tam nie stanie wielkiego. Także myślę, że taki improwizowany szocik zadziała. Można też Blue Curaçao dać zamiast tego melona i też będzie, myślę, że fajny warstwowy kolejny szocik. I też będzie pasował. Pora na koktajl najbardziej klasyczny, czyli Old Fashioned. Ale na Jagerze tym manifest. Old Fashioned. I teraz, jako że to jest Old Fashioned, to użyjemy tego bardziej takiego premium, powiedzmy, Jagera, czyli manifest. Szczerze mówiąc, myślałem, że będzie lepszy. Kupiłem go zaciekawiony mocno, ale widocznie nie jestem aż takim koneserem Jagera, żeby powiedzieć o nim więcej. Generalnie myślę, że bardziej się nadaje do właśnie takich koktajli typu Old Fashioned, jakieś takie kombinacje niż taka szotowa typowa. Dlatego dzisiaj go wykorzystamy w taki właśnie sprawdzony sposób, który powinien jakby zostać użyty. Zaczniemy ponownie od tego likieru. Ponownie zaczynamy od syropu z energetyka. Myślę, że jakieś pół szota damy tutaj. Teraz damy troszeczkę syropu klonowego. Gdzie on jest? Troszeczkę syropu klonowego. A właściwie syropu z agawy, bo klonowy mi się gdzieś zapodział. Myślę, że to niewiele zmieni. Jakieś 2-3 dasze angostury, aromatic i 2 dasze bittersa pomarańczowego. No i jakieś 2 szociki wspomnianego manifestu. Troszkę lodu.
mamy taką czaszunię z lodu. Także sobie ją wrzucimy. Przypominam, julep strainer, julepówka. Do takich szklanic się używa. Nie używa się tych takich ze sprężyną. Gorąco, klima chodzi na kula, a aparat się nagrzewa i tak. Dobra. Lejemy dziada. Przydałby się do tego jakiś garniszek. Także zrobimy taki myk. Szybki. Lipnie to wyglądało, spróbujmy jeszcze raz. Proszę bardzo. Jagermeister Manifest Old Fashioned. Spróbujmy. Bardzo ziołowy. Jak teraz próbuję, zdecydowanie nie było potrzeba dawać syropu z agawy. Energetyk wystarczająco dał kopa, bo sam w sobie jager jest słodki. Także pomińcie syrop z agawy. Pół szocika, dwa szoty jagera, pół szota tej redukcji z energetyka. I jest super. Do tego troszkę bittersa i mega. Także mam nadzieję, że się podobało. Dajcie znać i do zobaczyska niedługo. Alkoholowe siema.